Ciek ludzka pękła po pytaniu o Pawłowicz. Wcześniej widownia aż buczała. Widzowie grzmią po wczorajszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Ich zdaniem padały kolejne niesprawiedliwe werdykty, szczególnie od jurorów. Czarę goryczy przylała wypowiedź Anny Marii Siekluckiej, która również musiała pożegnać się z programem. Zdaniem jej fanów, nie powinno to mieć miejsca. Tego, co działo się we wczorajszym odcinku TZG, nie spodziewał się nikt. Wczorajszy odcinek upłynął pod znakiem rock'n'rolla. Uczestnicy zaprezentowali się w odważnych, ciemnych strojach, w których dominowała czerń i skóra. Podczas występów towarzyszyła im także odpowiednio dobrana muzyka. Usłyszeliśmy m.in. przeboje Queen, Red Hot Chili Peppers, czy U2. Nie zabrakło oczywiście momentów wzruszeń, rozbawienia i ekscytacji. Ta ostatnia emocja towarzyszyła widzom szczególnie podczas ostatniego etapu rywalizacji, czyli dogrywki, gdzie tancerze musieli zamienić się między sobą partnerami tanecznymi. Z parkietem TZG na dobre musieli pożegnać się Filip Latos, Julian Suryś oraz Anna Maria Siekludzka i Michał Kasin. Aż dwie pary musiały pożegnać się z programem. Tydzień temu, podczas rodzinnego odcinka Tańca z Gwiazdami nie odpadł nikt, dlatego w tym tygodniu z programem musiały pożegnać się aż dwa duety. Widzowie zawsze są podzieleni, bardzo często końcowy wynik rywalizacji nie odpowiada ich oczekiwaniom. W przypadku odejścia Anny Marii Siekluckiej i Michała Kasina, w komentarzach rozpętała się prawdziwa burza. Duet otrzymał od jurorów wyjątkowo niskie noty. Widzowie są wściekli i uważają, że od uczestników, którzy odpadli, byli inni znacznie słabsi. Jedna z lepszych par odpadła, tragedia. Te oceny to jakiś nieśmieszny żart. Jury do zmiany, na pewno nie zasłużyła na 5 punktów od Iwony. Siekludzka zapytana o ocenę od Iwony Pawłowicz nie potrafiła ukryć swojego poruszenia. Anna Maria Siekludzka dosadnie skomentowała decyzję Iwony Pawłowicz. Pawłowicz wyjątkowo surowo oceniła występ Siekludzkiej i Kasina. Porównała także aktorkę do Vanessy Alexander, która zdaniem jurorki jest najlepszą tancerką w programie. Według Iwony, Siekludzka jest niestety jej odwrotnością w tańcu. Kiedy padły te słowa, publiczność aż wybuczała jurorkę. Anna Maria Siekludzka zapytana o notę od Iwony Pawłowicz przyznała, że pewnych spraw czasami lepiej nie komentować. Wiesz co, o gustach się nie dyskutuje. To są bardzo trudne pytania, będę się powtarzać i będę nudna, ale każdy w tym programie ma swoją rolę. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy zgadzam się z opinią jury, czasem milczenie jest złotem. Na kolejne pytania w rozmowie z Pomponikiem odpowiadała tylko wymowne, pomidor.